czyli to jest to słynne podwórko, na którym państwo wszyscy razem mieszkali. I gdzie pani Wisława mieszka? Na którym piętrze? Na trzecim piętrze w mieszkaniu z klatki schodowej na wprost. Gdzieś tu z boku Sławomir Mrożek mieszkał? Na czwartym piętrze mieszkał Mrożek z aktorem Rączkowskim, dzielili mieszkanie, a tu mieszkał wtedy Stefan Kisielewski. A od frontu mieszkali Gołczyński i Artur Maria Swiniarski we dwóch. Czyli zgromadzenie literatów i pisarzy na metr kwadratowy było ogromne. Ogromne. Jak wyglądało to mieszkanie wspólne? Bo krążą legendy, jak państwo się tutaj świetnie bawili. Bawiliśmy się znakomicie, bo nie było telewizji. A pani Szymborska? Jaka była wtedy? Wisława była cicha. Robiła wrażenie bardzo nieśmiałe. Trzymała się raczej, tak powiem, z boku. Często nie pisała wiersza, tylko po ciemku, siedząc na sapczanie, układała go w głowie. Po czym wstawała i gotowy wiersz zapisywała dopiero na kartce. Wisława Szymborska bardzo nie lubi, żeby gmerać w jej życiorysie i szukać prawda, tych źródeł natchnienia i jaka historia stała za jakimś wierszem, bo wszystko, co się zdarzyło w jej życiu, w tych jej wierszach jest. Miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. Bardzo piękne zdjęcia z Kornelem Filipowiczem, tak, to były miłe czasy. Tutaj na przykład na tym zdjęciu, bardzo piękne to zdjęcie jest, uważam. Miałem wrażenie, patrząc na nich razem, że nawet siedząc tyłem do siebie, patrzą na siebie. Ich sposób myślenia, sposób oceny ludzi, stosunek do świata był identyczny. Zupełnie identyczny, to było niesamowite. Jeżeli mogę sobie odtworzyć w głowie jakiś przypadek tych biblijnych dwóch połówek jabłka, które się szukają, to oni się znaleźli. Była z nią ostatnie 21 lat jego życia. Byli razem i osobno, bo nie mieszkali nigdy razem, ale byli bardzo blisko. Bardzo byli związani, bardzo się kochali. Mnie się wydaje, że to była po prostu tak zwana wielka miłość. No. I że tu nic dodać, nic ująć. I szalenie cenię Kornela Filipowicza, to wielki, niedoceniony prozaik. Ale jeśli słyszę Wisławę Szymborską mówiącą, że Kornel powinien dostać Nobla, to ja w tym widzę szaleństwo zakochanej śmiertelnie kobiety, a nie obiektywną prawdę literacką. No, zakochana kobieta do wiele rzeczy jest w stanie. Nobla by mu oddała, rozumiesz? No. Każdy przecież początek ma, to tylko ciąg dalszy. A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Siła to tylko jeden z elementów. Andrzej Gołota, sonet 1112. Czas się rozstać, Wisławo. Czeka mnie nowa walka. Tak, bokserska ma sława, oto twoja rywalka. Lecz uczucia nie zburzy nic, cokolwiek się zdarzy. Choć znów murzyn mnie duży będzie grzmocił po twarzy. Mamy niespodziankę dla pani. Dobry. Dla jakiej pani? Zapraszamy. Bo to jest niespodzianka. Bo wiem, że zawsze chciałaś mieć zdjęcie.
z tym panem. Jezus, to jest dla ciebie. Nie wiem, czy się zna. W towarzystwie już od jakiegoś czasu było wiadomo, że pani Wisława darzy jakimś ogromnym i trudnym uczuciem Andrzeja Gołotę. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że warto byłoby się może zainteresować Andrzejem Gołotą jako człowiekiem wrażliwym. Że na pewno, jak każdy bokser, pisze wiersze. Wpadliśmy na pomysł, że urodziny Wisławy właśnie w ten sposób uczcimy, że napiszemy szereg wierszy miłosnych właśnie w imieniu tegoż Gołoty. Udaliśmy się nawet do prawników, żeby potem nie zostać znokautowanym przez bohatera z Gołota przez 2 euro. Wisławo, oddam skakankę, dresy, ojczyznę za te minuty, gdym zdzierał z ciebie ciepłą bieliznę, beret i buty. Owszem, Wisława śmiała się, ale nie był to pełen szyderstwa, sarkastyczny rechot, ale był to śmiech zwycięski, śmiech kobiety kochanej, śmiech kobiety docenionej, śmiech kobiety, dla której człowiek zdejmuje rękawice, bierze w rękę długopis czy pióro i pisze tak cudowne, subtelne liryki. A skąd ta namiętność pani Wisławy do Gołoty? Nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno się zawsze interesowała i zawsze jak była jakaś walka Andrzeja Gołoty, wygrana czy przegrana, na ogół przegrana, ona się bardzo tym interesowała i zapowiadała, że będzie oglądać ten mecz. Nie wiem, czy rzeczywiście oglądała. Martwiła się przegranymi? Bardzo. No to była czarna rozpacz. No ale to jest prawdziwy mężczyzna, no co wy chcecie? No, się nie znamy osobiście, ja się kochałam w nim. Ale mało brakowało, aby pani go poznała. Przecież oczywiście, w hotelu europejskim. Tak, w restauracji, no tak. Ja stanąłem na drodze do państwa szczęścia, bardzo proszę. Pan mnie powstrzymywał, tak. Stary, bo chciałam i siedział z takimi bykami, No i w ogóle nie możemy się dobrać, żeby kelner zaszła. Ja wypatrzyłem, że w drugim kącie sali jest jakiś stolik, wokół którego tak jak satelity latają, tak kelnerzy i kelnerki w ogóle wpatrują się, kompletnie nie zwracając uwagi na panią Wisławę, co było o tyle zdumiewające, że to było krótko po Noblu, gdzie ona była rozpoznawalna, znaczy było wiadomo, właśnie zwracali na nią aż za bardzo uwagę ludzie. Tymczasem tutaj wszyscy się kręcili wokół jednego stolika. Oddam ci życie bokserskiej sławy, blaski i nędzy. Wszystko ci oddam, moja Wisławo. Oprócz mnie nie. Pani Wisława, po tym jak jej zostało to zaprezentowane, była zachwycona, wstała i powiedziała, że wzruszenie odebrało jej mowę. Pozwolę sobie uroczyście to wręcz. Nie wiem, czy łzy, które wzruszenia pozwolą. Naprawdę się kochasz mi? No wiesz. Żartowałam oczywiście. Wolę nie pytać, jak długo jeszcze i kiedy. Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość, że byt ma swoją rację. Wolę Wisławę Szymborską. She fulfills my definition
Ona pasuje dokładnie do mojej definicji artysty. Głębokiego i przenikliwego, ale pamiętającego jednocześnie o tym, że jego zadaniem jest zabawianie czytelnika. I ona właśnie to robi. Mam niespodziankę. Pani Szymborska nagrała coś specjalnie dla pana. Twórczość Woody Allena to fenomen w dzisiejszym kinie. Postacie w jego filmach czytają jeszcze książki. Są heroiczni w swoich przezabawnych snobizmach, entuzjazmach, nadziejach, rozczarowaniach i próbach zrozumienia świata. I jeszcze jedno. Takich dialogów nikt już oprócz Woody Allena pisać do filmów nie potrafi. Kłania mu się nisko.